Siemanko wszystkim, dzisiaj jesteśmy w Zgierzu razem z Wojtkiem. Przyjechaliśmy na trening do dosyć ciekawej osoby, ale zaraz opowiemy. Może Wojtek tutaj streści historię naszego gościa. Zaczynamy nowy projekt, nazywa się Real Workout, więc będziemy jeździć po całej Polsce do zawodników, robić z nimi treningi, ciekawe wywiady, ciekawe materiały. I ogólnie no, będzie fajnie i jak zawsze u nas. Więc Wojtek, może Ty przedstawisz, bo to jest nadal, można powiedzieć, bardziej Twoja dziedzina niż moja. Ja znów jestem tutaj gościnnie totalnie, ale mów, co nas czeka. No tak, ja jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, że właśnie ruszamy z tym projektem Real Workout i jeździmy do osób, które mają do przekazania coś wartościowego, coś osiągły i ogólnie prezentują wysoki poziom sportowy, a nie tam do jakichś śmieszków, co walczą w klatce i robią... No, nie zależy nam na robieniu zasięgu na kanale, bo równie dobrze moglibyśmy zaprosić takich, jakby to powiedzieć, po prostu jeździmy do osób, które nie koniecznie są znane, ale tak naprawdę mają pojęcie, jeżeli chodzi o to, co robimy, o to, co same robią. No i chcemy jakby najwięcej wiedzy dla Was wyciągnąć, jak tylko możemy od tych osób, a nie po prostu jakieś gwiazdeczki instagramowe i typowych influencerów tutaj wciskać na kanał, no bo na tym nam nie zależy. Jakby od początku zamysł był taki, żeby robić to szczerze, wartościowo, a nie po prostu na zasięgi, więc mamy nadzieję, że dobrze się to sprawdzi. No tak, a też z drugiej strony mamy na swoim kanale wywiady przeprowadzone z osobami naprawdę takimi sportowcami dobrymi. No jakby to wyglądało, jak przerzucasz playlistę, tu jest Mateusz Zagórowski, ktoś tam jeszcze inny, o zasłużone osoby, a tu nagle jakiś clown. Nie? No więc to... Z czystego szacunku do tych innych. Dokładnie, po prostu osoby, które mają osiągnięcia i które naprawdę no, są wysoko, jeżeli chodzi o czołówkę polską, no, są w czołówce polskiej, jeżeli chodzi o sport. Tak. A wracając już do odcinka dzisiejszego, jak Maciek wspomniał, znajdujemy się w Zgierzu. A jak w Zgierzu, to jesteśmy u obecnie najsilniejszego trójboisty w Polsce. Juniora to na pewno, w Polsce też, bo zresztą ostatnio wygrał zawody Mistrzostwa Polski w UPC. A naszym gościem jest Konrad Bełowska. Coś z waszej kategorii? Jak dobrze wiemy, siemanko. No, dzisiaj sobie zrobimy trening. Oczywiście my jak jeździmy, to robimy trening według naszego gościa. Co dzisiaj, Konrad, będziemy robić? Dzisiaj generalnie nowy plan. Robimy lekko siady. Średnia generalnie intensywność, ale zrobimy sobie to na dzisiaj lekko, bo zawsze pierwszy tygodnie robię tak z wyczuciem. No, dla nas to będą maksy. Później zrobimy sobie wyciskanie, generalnie takie pół FBW, nie? Bo na dobrą sprawę z dołu to robimy tylko przysiad. Trzy serie, a później już leci tylko góra. I tyle, no zobaczycie. Czyli wszystko oprócz łydek i brzucha. Czy jeszcze Konrad, czy mógłbyś powiedzieć o swoich ostatnich osiągnięciach, bo niedawno były zawody? Najbliżej to było, no to XPC, to było takie na przetarcie. Tam był Teutor 930. I z tego co pamiętam, to był siat 370, już sam nie pamiętam. 370, 205 i 350, coś takiego, tak? Albo 375. 375. Mała różnica. No i później junior, tak. I później troszkę sobie odpocząłem. No i celem było to WPC, nie? Tam było troszkę zawirowań z tym WPC, ale udało się przygotować i zrobić 970. To jest ile? 50 kilo? Nie, 40 kilo, tak? 40 kilo więcej tak na dobrą sprawę w krótkim odstępie czasu. Czyli na to XPC wychodziłem jeszcze świeży i na dobrą sprawę nie zrobiłem jeszcze takiego piku, tylko tam wyszedłem tak, żeby wyjść i bo na dobrą sprawę rok czasu nie startowałem, nie? No i dodam, że rok temu to startowałem w kategorii do 90, a teraz 140. No, a teraz obecna waga? Wiesz co, 125. Troszkę zleciało. No Maciek, co ty? Nie, ja mam 130. 130. No, trochę o głowę wyższe. Ale o głowę wyższe. No, dokładnie. Coś to jeszcze mnie mówi. No to zaczynamy sobie trening od siadów. Ja oczywiście dobrze trafiłem, bo wczoraj robiłem nogi, 6 ćwiczeń na nogi, ale dobra, nie będę narzekał, bo zaraz będzie, że człowiek wymówka. Już ostatnio nam pisali pod materiałem, że co się tam marudzicie, że owca z WK wyciska tyle i tyle. No. Ale my nie jesteśmy owcą, no my z Maćkiem patrzymy obecnie na sylwetkę. Może kiedyś... Dokładnie, więc dostosowujemy się tutaj typowo tutaj pod naszego gościa i robimy trening, jaki przystało. Co mogę powiedzieć? Bez zanudzania chyba przechodzimy do treningu. Tak, lecimy. No, więc zaczynamy przysiady. Właśnie mamy tutaj na sztandze 120 kg. Ja już mam 120 z Konradem. Tak. Maciek ma 20. Założone. Ale nie ma się co śmiać. Maciek ma problemy z kolanami. I robi na tyle możliwości, ile mu pozwala. Kto mnie zna, ten wie, że od 2 lat się borykał z tym problemem. W sumie już w lutym będzie trzeci rok. Trzeci rok w lutym będzie.
od kiedy borykam się z problemem z kolanami, ale nie o tym, więc ja tutaj z chłopakami nie będę rywalizował, bo po prostu nie chodzi o to, żeby rozwalić, a ciągle jakby naprawiam to. Jest na dobrej drodze, jest tak dobrze jak nigdy jeszcze, więc nie chcę jakby no zepsuć tego, no wiadomo. Wojtek kontroluje mój trening, jeżeli chodzi o te nogi, kombinuje jak może i... Ale się nie słucha, bo chce za dużo maszyn robić. Tak, ale... Cały czas się pyta, czy można zmienić na maszyny, te dalej. Ja mówię, nie kurwa, wolny ciężar też musi być. No to wolny ciężar, to no, nogi może tak, ale reszta to niech będą kamerki. Dobra, no chłopaki, chłopacy podchodzą pod... A ty w ogóle Konrad, jak tam z dietą? Teraz trzymasz miskę? Bo ja to teraz dopiero od dwóch tygodni tak wrzuciłem, czy... Bardziej czysto, nie? Wcześniej to na dobrą sprawę, wiesz, zjadłem jeden posiłek jakiś taki okej, okay. Później mi się nie chciało, to tutaj jakiś smak, coś zamówiłem, także to nie było za zdrowy tryb życia. Ale teraz już od dwóch tygodni, wiesz, tak solidnie, dieta 90% trzymana, bo jedynie do kawy jest zdana, tak jakieś słodkie sobie powiem, a później cały dzień jest, wiesz, czy tam zrobię sobie jakiś twaróg z jakimś pieczywem, chudy też, chudy twaróg. Później sobie zjem jakieś, nie wiem, szpinak z kurczakiem, generalnie na chudy mięsie. No, nie no, ty pokazywałeś, że potrafisz zredukować, bo to w 2018 czy 2019 uważasz 94? W 2019 startowałem w 90. 90, no. No, 90, no, 89. Ciężko jest zbudować sobie jakby kilogramy, czy to łatwo, na przykład łatwo, tak? No, rok czasu dołożyłem 40 kg. Ale wpierdalaj jest tak skorek, pierwsze 4 miesiące wpierdalałem bardzo dużo, bo jadłem około 6-7 tysięcy, nie? No to ja też tylko nie no to i wiesz. Nie ty jest. Nie, no to ja wiesz co, miałem tak, że przełom był bak, ważyłem 110-115, później dobrą sprawę tej Michał już nie pilnowałem, ja tym prawdopodobnie miałem około 4-5 tysięcy, a ta waga i tak szła w górę, nie? No tam już zapewne wiesz, jakbym to robił zdrowo, się pełnowartościowe posiłki i tak dalej, prawdopodobnie by się tak nie zadziało, ale że ja bym mocno dużo syfu, dużo tłuszczy, pewnie ta wrażliwość insulinowa też jest już dużo dobrze. Ale to będzie bardzo inny wiesz, no i na dzisiaj kalorycy to prawie i tak szło w górę, nie? A siła jakości, znaczy to ile jesz, siła na to jakoś powiedzmy przekłada się na to ile jest, bo na przykład ja czy jem 5000 kalorii czy 2000 kalorii, ja mam tyle samo siły, wiadomo, że po dłuższym okresie zaczyna nas spadać, ale z 6 tygodni to ja mam mieć 2000 kalorii i będę miał. Ja mam to samo. Wiecie co ten, nawet się szukuję sobie wody po 90. Ja ważyłem startując 99, w sensie zacząłem przygotowany. Czyli ja redukowałem podczas przygotowań. Ja 9 kilo tam schudłem podczas przygotowań, tylko kalorykę też odcinałem, już robiłem cardio 4 razy w tygodniu po 45 minut. Nie, to trzeba powiedzieć, to predyspozycje jakby no stworzone do tego. Głównie w trójboju to no, niewiele tam lizłem, ale coś tam lizłem tematu, to jest właśnie głównym takim aspektem jest genetyka, no i... Tak, bo jeżeli ktoś jest 6 tysięcy kalorii... Jak silny, to będzie silny i tu towar nie pomoże i inne rzeczy tak samo. Dokładnie, ludzie też dużo myślą, że wiesz, no kurwa, trzeba wbijać kujwie ile, żeby podnosić tyle. Ja leciałem od zawsze, to zawsze leciał tylko testosteron. Później dopiero jakaś zabawa była teraz, jak jest cel 1000, to leciał testosteron z tlenem. I to na dobrą sprawę jest tyle. Żadne hormony, żadna jakaś insulina, nic innego. Nigdy więcej nie uczyłem niż 3 środki, nie? Także najczęściej leci tam testosteron dopiero tam 6-8 tygodni przed zawodami. A przy tym wzroście, bo ty jesteś jeszcze niższy ode mnie, ja to miałem 110 kg, to już sapałem jak świnia. Jak się czujesz? Wiesz co, przyzwyczaiłem się. Na początku to była tragedia. Wszystko popuchnięte, już sapałem i tak dalej. Ale no, zaadaptowało się organizm jakby i wiesz, teraz czuję się, nie czuję się na tyle ciężki, no jak jestem, a nie? Czyli nie wiem, czuję się jakbym ważył ze 110. Może to 125. Tak, to dużo osób myśli właśnie, że jest ciężko strasznie z wysoką wagą, ale to... Też na przyzwyczajenie adaptacji. Tak. Ja wiem, że kiedyś jak miałem właśnie te 105, powiedzmy, no to sapałem, a teraz 105 to jest taka waga okej, okay, nie? Nie, miałem 125, ile dłużyłem, a teraz... I dobra, ćwiczymy. Sprawdźcie głębokość przysiadu. Czy jest odpowiednia? 120. Nie wszyscy, co mają czuwać, pracowają. Ja mam ten plus, że widzę Wojtka po szatku wypięte. O, kurwa. Jeszcze rozrzewka. Rozrzewkowy. Warto tutaj zwrócić uwagę na rozmiar łydki.
Tarzysta na łydkę. Trzeba będzie to zmierzyć. Druga seria już robocza, pierwsza była na 140, teraz 160 kg. Wczoraj były nogi grane. Proszę to cały czas brać pod uwagę. I to było ciężko robione. Znów wymówki, kolejny materiał. Ciężkie po wczoraj, ale nie ma tragedii. Czym się strujesz, tym się leczy, jak to mówią. Ciężej byłoby na wyższym zakresie powtórzeń pewnie odoczył. No. To już by zaczął się trzymać. No. Najbardziej, czyli góra. Tak jest. Dobra, robimy teraz plateczkę, bo i to się rozgrzewa, ma 80. Ci stoją nade mną, pilnują mnie jakby... Wszystko dobrze. Robimy tutaj samo, czy z gumami? Więc to teraz rozgrzejemy się, teraz osiem grzech, nie wiem, jak będziecie chcieli robić. I zobaczymy, jakie opłodają te gumy, bo ja jeszcze raz odgrzewam. Grube te gumy.
To będą grube gumy, dlatego myślę, że zrobimy na stówce, rozgrzewkę na stówce i później stówka i gumy zrobimy. Bo to ja zrobię też wodę, jako pierwszą serię. Nie? A gumę w jakim celu stosujesz? Docisk. Raz, że chcę podpracować sobie nad dociskiem, dwa mam tempo... A czyli końcówką. Tak jest. I dwa, że musimy popracować nad lokautem. To też uczy się wałki wyszło, dlatego mam tempo 2-1-1-2. Na górze, żeby zrobić ten, bo często mam po prostu, wiesz, lekko mi zostaje, przez to ten ciężar jest dla mnie cięższy i cięższy do stabilizowania. Nie ma tego lokautu, nie zablokuję tego tym bicepsem i wiesz. To przez to, że przestałem robić generalnie biceps. Wiesz, bo przestałem... No tak, bo biceps mocno pracuje przy wyciskaniu. Tak, a on się troszkę, jakby to nazwać, powięści się troszkę skleiły, przykurczył się, nie jestem w stanie na tyle doprostować tego w takich ćwiczeniach, bo jest mi to wygodniej, jest mi tak wygodniej. I wiesz, i raz, że muszę rozciągać ten biceps, dlatego też będziemy robić młotki, stosunkowo ciężko, bo na ósemki, ale do pełnego takiego, wiesz, jakby nawet przy prostu, nie? Pełny ruch. Dobra, to lecimy. 8 dyszek. Dasz radę, Wojtek. Myślisz? Spróbuj. Pierwsza seria główna. Lecimy tutaj. Już gumę tutaj Konrad założył. Ile ona jest, daje? Jest bezpiecznie, jak jest z gumą, jest bezpiecznie. Znaczy jest bezpiecznie, jak jest Maciek na ławce, to jest nic nie ma bezpiecznego. Nie no, śmieję się. Lecimy. 3, 4. Masz? No chyba. I czwóreczko. 4 ruchy. O kurwa, jakie gumę dotykam. Góra. Maciek mówi, że lekki. Mogę tak do jutra. Poważnie. Co to teraz kolej? Sto, to ile? Ze 120 jest? Tak. Nie wiem, nie wycisnę szansę. Ja tu zrobię kurwa magiczne mostki. Dobra, 3, 4. O stary, trzymaj. Boż, zabieram. Kurwa. Magiczne, kurwa. Nie, to jest kurwa. 3 kilo. Na przed chwilą, ale lekkie, kurwa. To było lekkie, ale ta guma zrobiła robotę, wiesz. Już się rozkojarzyłem. I kurwa. No ciekawe, ile teraz jest, kurwa, tak. Nie, kurwa. A nigdzie się chował. Psychika. Kosyczki.
Konrad zrobił 4 powtórzenia, czyli ja zrobię 5 i jednocześnie jestem najsilniejszy w Polsce. I zaklaszczę nogami. Bicepsy, więc to co kulturyści lubią bardzo tak, mocno. Tak, tutaj mamy przygotowane 47,5 kg. Żartuję. Zaczynaliśmy od 25, 8 ruchów na jedną rękę, lecimy kolejną serię. Ile serii? Tak, 3 serii tylko. No, zrobimy sobie taką progresję w serię, to zrobimy sobie będzie teraz 32,5. Okej. Okay. Ostatnio zobaczymy. Dobra. I pompujemy to gówno, żeby jak najbardziej rosło. Jo. Nie. No i tak, śmiejemy się. Przysiadł. Ale nie, dziś jakieś lżejsze. Ostatnio było cięższe. Albo, presja kamery. Ja już zrobiłem, jest to piątko, teraz tutaj mam ile? 32,5. 32,5, no? 32,5. Ja czasami sobie paski mam. Ja też. Nie, przy większym dużym kwiatku. Nie, nie tyle co chwytku, co przed ramię taki nie wiem. No. Albo też przejmuję pracę przed ramię, no. Ale też dobrze mi się ramiennopromieniowy. Nie, no fajnie rośnie tyle. Dobra. Po 8, tak? Maciek. Po 8. Maciek mówi, że ma bicepsy bardzo mocne, że mówi... To lata jako młoda dziewczynka. Nie no, coś musisz mieć mocne, nie można mieć wszystkiego słabego. Ja mam mocne tak. Głowę, głowę i biceps. I duży nos. 7, 6? Nie wiem. Jak będzie ciężko, to jeszcze 3. Na każdą rękę. Nie ma opcji. Dobra, ogólnie tak, ostatni tydzień bardzo słabo siłowo, już tak mówię serio teraz poważnie. Wszystko przez to, że dużo, dużo, dużo mniej jedzenia, tak naprawdę jem dzisiaj. Jem teraz dziennie tyle, co na śniadanie jadłem, ale jest to celowy zabieg. Ale mimo wszystko spróbujemy te 50, mimo że jest deload, odpoczynek, no to machniemy. No miało być 8, czy 8 będzie? Myślę, że nie, bo no młotków nie robię ogólnie, tylko jakieś modlitewniki bardziej z wyczuciem, ale jeżeli mi to nie przewróci, to i tak będzie. Tak będzie elegancko, więc lecimy 5 dyszek. Robimy 6 dych. Podchodzimy pod 60, będzie 60, robimy się 60. Ciężkie szmaty już są. Robimy 6 dych, robimy 6 dych. Dobra, lecimy z 60. Trochę głupota, ale nikt mądry nie jest. Więc... Dobra. Oż kurwa. Nie, to nie pójdź. Dawaj Maciej, niech to rośnie. Ba! Raz. Biodra. Dwa. Ba! Wręcz worem. Ba! Z białego stołu. Blaski. Dawaj! Dawaj! Dawaj, nie słyszę! Jebać to kurwa. Dobra. Easy. Kurwa, 60. Upierz do mnie. Okej. O kurwa.
Robimy kolejne ćwiczenie. Może nasz gość powie dlaczego. To ćwiczonko. Tutaj generalnie też tempo najlepiej 2-2-2-1-2. Z tego względu, że będę ściągnął sobie najszerszy, prostował się do pełnego jakby lockoutu, bo z tym mam problem w wyciskaniu, nie? Także a 4 ruchy dlatego, bo mamy dorzucone tempo, a jestem ciężki, więcej pewnie dał rady. No, także no. No serio. Ale pełny zakres i dwójka na górze. Co? To mam przyczynę? 2 sekundy pauzy, no? Na górze. O cztery. Ja już widzę te hejty w komentarzu. To zróbcie to sami. Patrzcie, jak to się robi. Przetrzymaj 2 sekundy w górze. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak to stoję spokojnie. Raz. Dwa. Poczekaj, ja tu kurwa zasnę na górze. To zrób to z nogami dwumetrowymi. Dobra. Nie, tu też. Bo ile masz teraz? 99. Taką wagą można. Nie robiłem kurwa tych podciągań już długo. Teraz dopiero właśnie w tym czasie to rozpisał. To robię, ale ten. Ja pierwszy raz robię takie podciąganie, że raz jedna, raz druga strona. No tutaj muszę patentować na takie warunki niestety, mistrz polski, a warunki są jakie są. A właśnie, bo tu jest trochę ciemno, nie da się światła bardziej zaświecić, także trudno. The Shadow, największy poziom z piwnicy i takie tam. Więc proszę się nie mówić, że jest za ciemno. Proszę bardzo, podciąganie. 130 kilo. Dobra, i ja narzucam pępo i lecimy kolejny. Ciężko wciąga się przy takiej wadze, co? Wiesz co, szczerze to nie. Nie? Nie czuję różnicy, czy ważę. 110 czy waży, nie? 120 czy waży. Tyle co teraz. Jakkolwiek już czujesz tego. Nie, ja to powiem ci, ja to kurczę. Jeżeli siła ogólnie na plecy i na wszystkim wzrasta ciągle do góry, na łapach i w ogóle, to nie czuję różnicy. Nie, ja tak byłem tak jakbym w wadze tego. Wojtka to po 10, po 8. Nie, bo jak robiłem takie połówki, to nawet dochodziłem do 18 powtórzeń, no, ale to takie, wiesz. Bardziej się spompuje, no, ramienno-promieniowy i biceps. No, ja ogólnie z paskami się też podciągam, jakby mi tak jest. No też bardziej jakby plecami wtedy pracujesz, nie? No też. Nie wiem, że przekrój. Dobra. Jeszcze jedna seria chyba, tak? Tak. Dostanę. Jeszcze jedna. Dobra. I uśmiech. Skurwa, perfekt. Dobra, jesteśmy po treningu, jak widzieliście, 4 ćwiczenia. Przesiady, oczywiście tylko chłopacy beze mnie, wyciskanie na ławce z gumą, młotki i podciąganie. Dziękuję bardzo za trening. Ja bardzo dziękuję, że przybyliście. Kolejna fajna przygoda, jeżeli chodzi o mnie z trójbojem, choć nie, bo trójbój taki trochę inny trening, ale nigdy takiego nie robiłem, więc naprawdę bardzo dziękuję. No i co Wojtek, co to dość ciekawego? No tak mówisz, że taki trening nietypowy dla nas, na niskich powtórzeniach, ćwiczenia też praktycznie nietypowe jak dla mnie przynajmniej, bo nie robię jakieś wyciskania z gumą, siadów na jednym treningu do tego, czy tam jeszcze takiego dziwnego podciągania na każdą stronę. No i co, ja też jeszcze raz się powtórzę, dziękuję Konrad, że nas tutaj ugościłeś. Myślę, że jak na pierwszy odcinek nie można było wybrać lepszego gościa. Tak, no Konrad jest tutaj oczywiście juniorem i z tego co przed chwilą rozmawialiśmy, ja się kompletnie nie znam, więc muszę to powiedzieć, że jest to
Gość, który ma zajebiste wyniki, no bo brakuje mu 30 kg do 1000, tak? No, zgadza się. I jeżeli strzeli 1000, to będzie pierwszym juniorem czy Polakiem? Nie, Polakiem. Polakiem, nie juniorem, a Polakiem, który wycisnął w tym trójboju, czyli te trzy przysiad, ciąg i wyciskanie. I trzecim juniorem na świecie. I trzecim juniorem, Chyba, że przebije 1000. Chyba, że przebije 1040, to będzie pierwszy. No, więc tego oczywiście życzymy. Także życzymy, żebyś omijał kontuzję szerokim łukiem. Apetyt dopisywał. Środki i siłownie ci nie zamykali. Środki nie szkodziły. No. Dobra, to ja dziękuję wam bardzo. Tak, a jeszcze my na koniec właśnie wraz tutaj z Maćkiem i Patrykiem, którego też nie ma, postanowiliśmy, że na koniec każdego odcinka mierzymy łapę. Nie tam jakąś nogę, łydkę, łapę, bo łapa musi siedzieć. Także zaraz zobaczymy, ile tu Konrad ma. Nie wiem, chcesz sobie sam ustawić, żeby było bardziej tak. Co, no nie wiem, nawet mierzyłem 2 tygodnie czy temu. Czy ja ci mam ustawić, żeby było jak najtęcej? Nie no, ale separacja tu jest, kurde. O, poczekaj, myślę, że nawet tu jak przewiniesz, to będzie więcej. Okej. Okay. 49,5. 49,5. No, to... łapa siedzi. Łapa siedzi. Łapy nie ma. Nie no, generalnie rok nie robię. Czyli jeszcze nie żyjesz, bo życie zaczyna się po 50. No. Jeszcze nie żyjesz. Ale łydkę, musimy w bonusie zmierzyć łydkę. Łydkę zmierzymy. Łydka jest. Co tak? Czy wam niżej. Będzie więcej? Albo wyżej. Tutaj mamy 52, a jak damy, zmierz sobie sam. Tu. Tak, żeby kadr złapał. 52. Nie, chyba więcej nie będzie. O, 5,3. 53 w łydce. Przy wzroście 1,71, 2? No, coś takiego, 2,3, no. O, pół metra. No to ładnie. Dobra, więc... Dobra, dzięki jeszcze raz. Dobra. Mamy nadzieję, że materiał się spodoba. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Piszcie w komentarzach również, czy wam się podobało. No i oczywiście możecie też powiedzieć, kogo chętnie byście widzieli w kolejnych odcinkach. To będzie też dosyć. My tam mamy jakieś takie plany, ale chętnie się też wysłuchamy was, widzów. A ja osobiście jeszcze tutaj, jeżeli mi umiejętności graficzne pozwolą, wstawię tutaj link i w grafikę do kanału Konrada. Zapraszam też również do śledzenia, bo ma ciekawe materiały, zarówno merytoryczne, jak i takie powiedzmy luźne, z jajem. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. Dzięki. Cześć. Dzięki bardzo. Hej.